Proszę, jaki rarytasek. Stara kurde sztychuwa po niemiecka. No, Adolfa na pewno pamiętała. No, tu gdzie leżała, zostawiamy. Goldberg. Walderberg. No i stara butelka po piwie. Lwówek. Dalej to samo miejsce. Dalej artefakty stare, potłuczone. Potłuczone po niemieckie filiżanki. Nie wiem, potężny gara, bo co? Ciężko powiedzieć, co to było. Tu by warto przegrzewać to wszystko. Szkoda, że nie ma napisów tutaj na tym. No. Kolejna buteleczka. O, i kolejny garnuszek. Pewnie też Hans pił tutaj na tym.
środek lasu. Miejsca nie zdradzę, bo tu mi lecą z łopatami, zaraz rycie. Nie ma co. A tu co mamy? Spory kawał jakiegoś garka starego, linialnego. Ewidentnie ktoś śmieci. Ewentualnie ktoś wyrzucił śmieci, albo stał tu jakiś domek. Stara buteleczka. Self Waldenburs. Waldenburs. Hurs coś tam. Szkoda, że tylko główka uwalona. Ale jest taka ciekawostka. Jakaś puszka metalowa. Nie, to garnuszek i to grawerowany. Kiedyś był. Rączka już ugnita. Pewnie dla dzieciaczka jakiegoś. Miska. Ewentualnie nocnik stary. O! Bezpiecznik stary. Porcelanowy. Dobrze się zachował, ale... Ale też nie ma żadnych insygniów. Oznaczeń. Na bank jest po niemiecki. O, od butelki jakieś. Stary garnuszek. Nie wiem, czy to Wolf pił jakiś z tego garnuszka, czy może Iwan. Ktoś tam sobie pił. Stara lampa chyba naftowa. O, jeszcze ślimaczek jest. Tak mi to wygląda, przynajmniej na jakąś lampę naftową. Czy to jakiś pocisk, czy co? Ciężko mi to powiedzieć. Chyba od wiadra. Obejmka. Butelka. Ta się wydaje być polska już, z leków. Aha, miseczka. No nie ma insygnii.